Deszcz nie przeszkodził w organizacji 17. Toyota Półmaratonu Wałbrzych. Na starcie zameldowało się ponad 2200 biegaczy. Najlepsi okazali się kanijczycy, a w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze czterech Polaków i zawodnik z Ukrainy. Bieg tradycyjnie rozgrywał się na ulicach Śródmieścia oraz wokół Parku Sobieskiego. Mimo niesprzyjającej pogody biegaczy dopingowało wielu kibiców zarówno w okolicy startu i mety, jak i na trasie. Była to impreza wyjątkowa dla znanego wałbrzyskiego maratończyka Witolda Radkę, ponieważ specjalnie dla niego zorganizowano osobny bieg – maraton. Wszystko po to, by właśnie w Wałbrzychu zanotował swój setny start w maratonach. Witold Radkę ukończył bieg z czasem 5 godzin 12 minut i 31 sekund. Na mecie głównego biegu nie było niespodzianek. Znów triumfowali zawodnicy z zagranicy. Nie do prześcignięcia byli Kenijczycy z Benedek Team, którzy zdobyli całe podium. Najlepszy z nich, Leaf Biwot pokonał trasę półmaratonu w czasie godziny 5 minut i 23 sekund. Najlepszy Polak, Łukasz Kondratowicz z Kamiennej Góry, zameldował się na mecie jako piąty. Tuż za nim przebiegł najszybszy Wałbrzyszanin, Piotr Holy. Podobnie było w biegu kobiet. Pierwsze trzy miejsca należały do Kenijek, wśród których najlepsza okazała się Helenki Mutai z czasem godzina 16 minut i 8 sekund. Najlepsza Polka Aneta Szczecówka przybiegła na czwartym miejscu z czasem godzina 27 minut i 41 sekund. W biegu głównym wystartowało 1938 biegaczy, a w biegu pozdrowy na dystansie 7 km rywalizowało 338 zawodników. Główna nagroda Toyota Aigo jak zwykle była losowana spośród wszystkich uczestników półmaratonu. Szczęśliwy los należał do Artura Busza z Mieroszowa, który w zawodach zajął 1041 miejsce.